z chuliganem. Piotr Lisiewicz, witam w kolejnym wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Izabela Brodacka-Falcman. Dzień dobry. Dzień dobry, panie. Izabela Brodacka-Falcman, felietonistka, tłumaczka, nauczycielka i żona świętej pamięci Michała Falcmana, inspektora NIK-u, który zajmował się aferą FOZ-u. Kiedy pojawiła się informacja o ekstradycji Dariusza Przywieczerskiego z Ameryki do Polski, usiłowałem się do pani dodzwonić. Na komórkę nie dało rady, na stacjonarny też nie. Liczni uruchomieni wspólni znajomi też nie. Okazało się, że wyjechała pani w góry i odizolowała się od świata. Dlaczego? No, był to wyjazd celowy, powiem. My dzierżawimy taką basówkę pod turbaczem, bardzo piękną. A chodziło o to, że ja to odbierałam, ten spektakl, jako Mama Madzi, u nas to się tak nazywa, czyli dużo o niczym, że wiele osób dzwoniło, no chciało coś tam nakręcać, natomiast no, wydawało mi się to zupełnie bez sensu. To znaczy, Przywieczerski rok już siedział w więzieniu w Stanach, ja o tym wiedziałam od córki. Jego adres był powszechnie znany, ja mam go wpisany w kalendarzu, mogę pokazać, sprzed 2 lat, w ramach ocieplania stosunków amerykańskich, to były takie dusery wzajemne, prawda? No ale to zawsze tak jest, że sprawy, które wydają się nie do rozwiązania, nagle, kiedy następuje jakaś koniunktura międzynarodowa, dzieją się na naszych oczach i to tak zawsze chyba jest. Nie? No ale ta sprawa nie została rozwiązana. Przyjazd Przywieczerskiego nic nie zmienił. Przywieczerski nie mówi ani słowa. Jeżeli ma rozum, to nic nie powie i wtedy dożyje swoich lat w dobrobycie, bo proszę zauważyć, że on wyprał swoje pieniądze w ten sposób. To znaczy, dostał te 2,5 roku, odsiedzi... W 2005 roku, tak? Wyrok. Tak. Odsiedzi z tego parę miesięcy, bo jest chory i stary i tak dalej. I wyjdzie na wolność, będzie mógł konsumować swoje zdobycze zupełnie swobodnie, no nikt do niego się nie będzie mógł przyczepić. Czyli jemu nic nie zrobiono. Za te złodziejstwo na wielką skalę dostał 2,5 roku, z których na pewno nie odsiedzi. Prawda? To za kradzież batonika w supermarkecie można dostać mniej więcej tyle. To jest pierwsza rzecz. Na pewno nie ujawni ani swoich mocodawców, ani beneficjentów. To byłoby ciekawe. Pełna lista beneficjentów FOZ-u, bo ona nie jest znana. W sensie prawnym to zostało zakończone. Jego wyrok kończy prawnie tą sprawę, a prywatnie on nie musi mówić. Ja na jego miejscu też bym nie mówiła, prawda? Wtedy jako symbol pojawiło się to, że pani córka Zuzanna w wiadomościach TVP, Justyna Pochankę, córka księgowej FOZ-u w faktach TVN-u. No mocne było to zestawienie, zbieg okoliczności, który w jakiś sposób coś tam pewnie mówi o sytuacji w Polsce. No jest wymowny, tak, no mówi o sytuacji w Polsce. No Zuza wprawdzie w Stanach mieszka od wielu lat, ale dziennikarką telewizji publicznej została już za dobrej zmiany, prawda? A córka księgowej FOZ-u zawsze jej się dobrze powodziła, co ciekawe, nadal jej się dobrze powodzi. To właśnie mówi dużo, prawda? To znaczy tak te przemiany w Polsce zachodzą, że krzywda żadna się tamtej stronie nie stała. Nomenklatura przeszła suchą nogą przez morze, no może nie czerwone, no czerwoni przeszli suchą nogą przez morze. Jest tak, że być może młodsi słuchacze, widzowie nie do końca wiedzą, o co chodzi ze sprawą FOZ-u. Fragment filmu Oszołom, filmu odważnego reżysera Jurka Zalewskiego, 95 rok, wypowiadają się ci, którzy
zajmowali się sprawą FOZ-u i ci, którzy powinni się zajmować, między innymi świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Zobaczmy. Co stoi na przeszkodzie zbadania tej sprawy do końca? On powiedział dwie rzeczy. Celowy, jak sądzę, olbrzymi bałagan. Pierwsza sprawa. I druga, równie prosta i brutalna, strach. Ja nie potrafię odpowiedzieć jednoznacznie, jakie były powiązania FOZ-u ze służbami specjalnymi. To, że były, to dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, czy to były powiązania wyłącznie z naszymi służbami, czy także z obcymi. Na pytania postawione przez Falcmana właściwie, Bielecki bardzo był nimi zszokowany, ale jakoś prosił, żeby pan Balcerowicz odpowiedział. Balcerowicz odpowiedział, że on to traktuje informacyjnie. Na to się obruszył Falcman i powiedział: nie, panie, nie proszę pana, powinien pan to traktować tak, jak traktuje się w czasie kontroli. To znaczy ja panu zadaję pytanie, na które pan ma obowiązek odpowiedzieć. Balcerowicz siedział koło Michała i w pewnym momencie Balcerowicz jakoś podniósł głos. A Michał tego bardzo nie lubił, więc huknął na niego i powiedział, chyba że sobie wyprasza takie podnoszenie głosu i prosi o odpowiedź na pytania. Tonacja i sposób pytania mniej więcej był, można było charakteryzować pytaniem pod tytułem: czy przestał pan już grać? Pan Falcman tam z charakterystycznym dla siebie temperamentem mówił o odpowiedzialności osób zajmujących wtedy bardzo wysokie stanowiska państwowe za sprawę FOZ-u i też myślę, że w sensie formalnym on miał rację. Czasami pytałem go: Michał, no po co ci to wszystko? To diabła przecież prędzej czy później cię dopadną, jakiś wypadek ci zrobią. Michał odpowiadał, że on sobie zdawał sprawę z tego, że na nerki umrze albo na atak serca jakiś, ale zawsze powtarzał jedno, że on nie może dopuścić do tego, żeby jego dzieci płaciły za złodziejstwa komunistów. Film Oszołom jest filmem o pani mężu i Jurek Zaleski z tym swoim takim artystycznym, reżyserskim podejściem pokazał jego charakter, tak? Że był ktoś, który ze względu na specyficzne cechy charakteru potrafił postawić się tam, gdzie inni nie potrafili się postawić i zapłacił za to najwyższą cenę. Jakie to były cechy charakteru? No przede wszystkim taką niepokorność, to znaczy chuligaństwo, powiedzmy. To znaczy autorytet dla niego to nie był autorytet urzędowy, tylko ewentualnie autorytetem mógł być intelekt albo sprawy duchowe. No na przykład autorytetem nie był Balcerowicz, to też go zrugał z góry i tamten jakoś to musiał przyjąć. Prawda? Mówi Anatol Lawina, że pytania były w stylu, kiedy pan przestanie kraść, tak? No tak mniej więcej. No właśnie to jest dowód, że nie na każde pytanie można odpowiedzieć tak albo nie. Mniej więcej były w tym stylu. Natomiast pan Lawina bardzo się zachowywał tchórzliwie w całej tej sprawie, po czym no ja wypowiadałem się o nim wielokrotnie krytycznie, ale pośmiertnie go muszę przeprosić, bo chyba wiedział, czego się boi. Został gdzieś tam zatłuczony na jakiejś ulicy, to znaczy pobity w taki sposób, że zmarł w szpitalu. No więc chyba wiedział, czego się boi. To znaczy nie, jednak tego nie doceniałam, bo to było wiele lat po wygaśnięciu tej afery. Tak, jest już inna rzeczywistość, kolorowe witryny sklepów, pełne półki, kapitalizm, w ogóle ludziom tak, mogło się wydawać... Wolność, sprawiedliwość... Nie wiadomo, nie wiadomo, o czym my mówimy i ginie Anatol Lawina, który nie był bohaterem, tylko kimś, który w pewnym momencie znalazł się pewnie w niewłaściwym miejscu i później ciężko musiał zmagać się z czymś, co go przerosło, tak? No chyba go przerosło. On pracował przez pewien czas w Sejmie i tam się też ukrywał. Bo ja chciałam tam z nim porozmawiać i okazało, że nie ma jego nazwiska w spisie pracowników i nie ma jego telefonu, ale pracował w Sejmie. Czyli gdzieś tam sobie siedział i starał się na powierzchnię nie wypływać. Natomiast on odgrywał rolę takiego
taki dryf kotwy, nazwijmy to w terminologii żeglarskiej, to znaczy protestował przeciwko wszystkiemu, co przeciwko każdej inicjatywie męża. W sumie mówiło się dużo o aferze, natomiast przesłanie męża było takie przede wszystkim, że bank handlowy, który zaciągał te gigantyczne pożyczki za czasów Gierka, był bankiem prywatnym i zbankrutowanym. I prawo międzynarodowe zabrania udzielania kredytów czy pożyczek bankrutom. Czyli w gruncie rzeczy nie było do końca pewne, czy państwo polskie musi te pożyczki spłacać. I tego tematu nikt nigdy nie chciał podjąć. No teraz już jest passé, prawda, tam one zostały spłacone, darowane, ja już nie pamiętam jak to było, ale tego, to był temat najbardziej taki wybuchowy. Fos fosem, ale długów absolutnie nie wolno było ruszać. Ta sprawa fozu też by nie wypłynęła, gdyby nie mąż i właśnie gdyby nie grupa takich młodych ludzi, którzy, oni się sami nazywali kamieniarzami, czyli Wolf, Krzyś Wolf, Koźbiał i Mizikowski, prawda? To chłopaki wydawali głos wolnego robotnika. Warto, żeby ich nazwiska pamiętać, bo warto, to byli zadymiarze z tego czasu, łobuzy robiące zadymę na ulicach, którzy zdaje się, że zrozumieli, na czym oni polega system. Tak? Tak, właśnie tam w tym filmie Marek Koźbiał mówi, no tak, tak, no, na, o nas mówili, no właśnie kamieniarze, bo rzucaliśmy kamieniami, ale oni w policję, ale oni, czy tam w milicję raczej, ale oni również sypali ulotki z wysokich gmachów, tak zwane gadały zakładali, czyli no taką robili. Co mały to była gadała? Gadała to był taki głośniczek, który głosił nagle na MDM-ie niepopularne treści i cała esbecja szalała i kręciła się w kółko, żeby go znaleźć. Długo to nie trwało, ale, ale mała rzecz, ale cieszyła. To były takie czasy małego sabotażu, powiedzmy. Zginął pani mąż, zginął Anatol Lawina, który zginął był w NIK-u. Pańko. Zginął Walerian Pańko, Szewniku, zginęli dwaj policjanci, którzy widzieli wypadek tak zwany Waleriana Pańki. Moje przeświadczenie jest takie, że ta sprawa nie jest zamknięta. Przede wszystkim nie jest znana lista beneficjentów FOZ-u. Mówi się teraz już szeroko, że ileś tam zakładów zostało zbudowanych z tych pieniędzy i deal polegał na tym, że potem należy ci, którzy zostawali formalnymi szefami tych zakładów, mieli się opłacać tej fozowskiej mafii przez cały czas. Niektórzy się buntowali, podobno Olewnik był takim, nie wiem, no. W każdym razie powstawały zakłady mięsne, podobno telewizje, prawda? Natomiast ja już tam kiedyś wspominałam, że bodajże w zeszłym roku albo dwa lata temu zgłosił się do mnie jakiś Bęcwał, który gdzieś tam się otarł kiedyś w pracy z mężem, z żądaniem przedstawił się jako reprezentant jakichś służb, z prośbą i żądaniem, żeby szukać numerów kontr numerycznych w Luksemburgu, które jeszcze są, jest tam kasa i właśnie tutaj służby ofiarowują 20%. No więc cóż, ja zapytałam go, czy mogę z nim szczerze rozmawiać, jak czekista z czekistą, więc się bardzo ucieszył, myślał, że ja będę negocjować i jakby tu powiedzieć, poleciłam mu oddalić się w zrozumiałym dla niego języku. I wykonał to polecenie. No nie mogę zacytować, co mu powiedziałam, ale wszyscy znamy ten język. Jak pani Staniszkis raczyła powiedzieć, nawet w tym filmie, to się nazywa akumulacja pierwotna. No jak to zwał, tak to zwał. Jedni powiedzą złodziejstwo, drudzy akumulacja pierwotna, ale efekt był ten sam, prawda? Powstawały fortuny zupełnie o takie, gdzie się mówiło, jak to zdolni są ci ludzie i wybitni, no proszę, pieniądze leżą na ulicy, prawda? Ale nie na wszystkich ulicach leżały te pieniądze. Wy, hołota. Wy.
mieliście dumy nigdy. Chyba wobec biedy i nędzy, której nieszczęście potrącaliście sytym brzuchem, bez czelników, pięścią sługi. Wy, lokaje, fadasy cudzego pyszalstwa, którzy wyciągacie dłoń chciwą po pieniądze, po łupież pieniężną, zdartą z tej ziemi, której złoto i miód należy jej samej i nie wolno ich grabić. Wy, sługi, drżycie, bo wy będziecie nasze sługi i wy będziecie psy zaprzęgnięte do naszego rydwanu i zginiecie i pokryje podłość waszą niepamięć. Tędy prowadzi mnie poczucie słuszności i rządza sprawiedliwości, może niedościgniona, którą trzeba okupić krwią i prawie zawsze krwią, ale to jest rządza słuszności, a nie inna. Mąż wpadł tak przypadkiem na tą aferę, no tam znajomy mu powiedział, że dziwna sprawa jest, są faktury, jakieś maszyny do Szczecina miały przyjechać, no w ogóle jakieś oprzyrządowanie, nie ma żadnych maszyn, nie ma żadnej firmy, tylko pieniądze poszły. Zgłosił się, bo wtedy pracował w izbie skarbowej, ale dyrektor powiedział, że nie interesuje go to, to przekracza jego kompetencje, więc napisał właśnie artykuł do tego Głosu Wolnego Robotnika. Co ci małolaci kamieniarze wydawali to pismo. Zrobił się szum wokół tego i właśnie dowiedział się Michał, że w NIK-u tworzy się dopiero taki zespół i właśnie jego szefem zostaje Lawina. Lawina ogólnie rzecz biorąc kręcił się przy opozycji, no tak powiedzmy. Mi się wydaje, że on kwalifikacji ekonomicznych nie miał żadnych, no ale w każdym razie oni proponowali, żeby mąż tam poszedł badać tę sprawę już w sformalizowany sposób. Ale odkrycie jej, no z całą pewnością, znaczy nikt by tego w ogóle nie ruszył, gdyby nie te artykuły. Powiedzmy, że ta afera mówi coś o III RP i coś takiego, co jakby wyszło obok, a jest strasznie ważne. Czyli że jest ktoś, kto z powodu jakichś swoich cech charakteru zaczyna się o to bić, zaczyna o to walczyć naprawdę, ma też kompetencje, wiedzę, żeby to naprawdę ujawnić i dostaje ostrzeżenia, że możemy cię otruć w taki sposób, że nikt nie będzie wiedział, dlaczego zmarłeś na zawał, tak? Że wszyscy dookoła wiedzą, że jeśli Michał Falcman będzie w tym trwał, to ani sąd, ani prokuratura, ani dziennikarze nie staną w jego obronie w taki sposób, żeby udowodnić, że to było morderstwo, tak? No jakieś poczucie zagrożenia wyraźne mąż miał, bo to były do nas włamania bezsensowne, bo nic nie było takiego, co by miało sens, co by się nadawało do ukradzenia. Raz tam jakiś rowerek dziecięcy został wyniesiony. No mi się wydaje, że ludziom brakuje przede wszystkim takiego zmysłu wspólnotowego, prawda? To znaczy, że jest sprawa, która dotyczy całej wspólnoty, no i coś z tym trzeba zrobić. To zanika, ginie. No ja podaję jako przykład, ale może troszeczkę z innej beczki, że na przykład Mościcki za swoje pieniądze z patentów budował fabryki w Polsce. Przecież nie miał w tym żadnego interesu. Siedział w Szwajcarii Ignacy Mościcki, przedwojenny, tak, późniejszy prezydent, tak, Polski. Tak? Mógł sobie siedzieć i konsumować te swoje patenty, prawda? Natomiast jednak zależało mu na tym, żeby te Mościce czy jakieś tam inne fabryki chemiczne powstawały, czyli to była przewaga zmysłu wspólnotowego, no nad jakąś taką, no zupełnie konsumpcją, prawda, taką, no egoistyczną i trochę bezsensowną. Ja zauważyłam coś takiego zdumiewającego, że wypowiadając się o elitach, prawda, i przeciwko PiS-owi, mój były kolega szkolny prawie, że Marcin Król powiedział, że
Kaczyńscy w ogóle nie rozumieją, co to jest elita, bo nie jedli ostrych gdzieś tam i nie pili wina gdzieś tam. No naprawdę on uważa, że elitarność polega... Sowieccy sołdaci potrafili kawior chochlami jeść i wcale nie znaczyło, że to z nich robiło od razu elitę. I ostrygi tam w Brytanii też z nikogo nie robią elity. Czyli zrozumienie, znaczy elitarność kiedyś była rozumiana jednak jako służba, bardziej niż przywilej. Natomiast w tym momencie elitarność rozumie się wyłącznie jako przywilej. To znaczy służba w wspólnocie nie wchodzi w grę. Bo mi w tym momencie przyszło to do głowy, co zrobił Jurek Zaleski w filmie Oszołom, czyli mówili, że o, wyszło, że ten Michał Falcman to w sumie wariat, no więc właśnie Michał Falcman był tą elitą na tle wariactwa, wariactwa świata, który był dookoła, nie był normalny, tak? Bo nie było normalne to, że jako... Bo można zrozumieć strach każdej z pojedynczych osób, tak? Tylko że ta psychoza strachu i to, że naród, społeczeństwo, państwo nie potrafi sobie poradzić z tego typu gangreną, było nienormalne. U Jurka Zaleskiego w tym filmie, kiedy są te cytaty z Wyzwolenia Wyspiańskiego, to one są o tym, tak? Tak, mniej więcej o to chodzi. No ja bym może to nawet powiedziała tak, że powiedzmy, idziemy sobie nad rzeką i ktoś się topi. No nie powiemy mu, papa, to baw się dobrze, tylko tak czy owak, no w każdym razie my ludzie starej daty, wychowani w ten sposób, to jest nie do pomyślenia, żeby nie próbować, żeby odwrócić się plecami, prawda? W tym momencie jednak chyba taka filozofia życiowa większości ludzi jest odwrócić się plecami od problemów dotyczących jednostki, ale również całej zbiorowości. Bo ta sprawa FOZ-u dotyczyła całej polskiej zbiorowości. Przecież ci ludzie byli okradani, prawda? Byli dojeni. Zresztą to jest też dla mnie fenomen taki niezrozumiały, że ludzie doskonale wiedzą, prawda, w jaki sposób są oszukiwani, no choćby te afery reprywatyzacyjne, i wybrali sobie kontynuatora pani Gronkiewicz, prawda? Właśnie, dlaczego? No właśnie dlatego, że nie mają w ogóle tego rozumienia wspólnotowego, to znaczy ich to nie dotyczy akurat w tym momencie. Może mają mieszkanie spółdzielcze, ich to nie dotyczy. To ktoś tam został gdzieś wyrzucony z kamienicy, okradziony, no tak jak Szpotański pisał, prawda, że jak to było, trzeba doić szczyt to bydła, kiedy zdechnie zrobić mydło. Był w poprzednim wywiadzie z chuliganem Rafał Piechota z Kabaretu Afera i można by powiedzieć inne światy, inne klimaty, a on powiedział coś ważnego bardzo, to znaczy on powiedział jako chłopak z Chodzieży, wywodzący się Słoik tak zwany w Wielkim Mieście, powiedział coś takiego, my Słoiki przyjeżdżamy do Poznania, Warszawy, Krakowa, Słoik był u siebie w Chodzieży ministrantem, no to tutaj tak już, no w sumie niby dalej jest wierzący, no ale niekoniecznie co niedzielę do kościoła. Jak babcia robiła pierogi w tej Chodzieży, to one smakowały, były przepyszne, no ale tu muszą być frutti di mare. Tak, jak dziadka orzechówka, którą się mu wykradało pod pretekstem, że brzuch boli, że jako lekarstwo jest potrzebny, no to tu musi być whisky z kolą. I że efektem porzucenia tego jest wykorzenienie. Tak. To znaczy, że stajemy się nijacy, żadni i tak naprawdę podatni na każdą manipulację. Mam wrażenie, że Rafał uchwycił jakby jakiś kawałek procesu, którym paradoksalnie w tej sprawie, usiłując zrozumieć mechanizm z początku lat 90., że właśnie o tym rozmawiamy, tak? No to tak. Można by powiedzieć, że to jest człowiek bez właściwości. Ja żadnego szoku poznawczego nie przeżyłam, bo okrągły stół uważałam za cyrk dla ludu i od początku uważałam to za oszustwo, za specjalny właśnie taki schemat, który ma umożliwić przeprowadzenie tej transformacji w taki sposób, żeby był korzystny dla poprzedniego systemu. Raczej się potwierdziły moje przeświadczenia no, w taki przykry sposób, prawda? Że się dużo zmieniło, żeby się niewiele zmieniło. Solidarność! Solidarność! Solidarność!
Co to było za państwo? Co tu powstało i w jakim stopniu co to jest za państwo do dziś? No tak jak powiedziano, PRL-bis. PRL-bis, dlatego tu nie chodzi o socjalne zapędy, bo zwykle, prawda, większość ludzi, szczególnie takich liberalnie nastawionych, najbardziej drażnią różne państwa socjalne zapędy, a to zapomogi, a 500+, a coś tam. To można na ten temat długo dyskutować, nie chce mi się dyskutować, oni są na Hayeku wychowani, to tam sobie coś się naczytali i uważają, że niewidzialna ręka rynku załatwi wszystko. Wyeliminuje złych lekarzy, złych nauczycieli i tylko trzeba ludziom pozwolić robić co chcą i już będzie raj tutaj na ziemi. To nie jest prawda i nie jest prawda, że kapitał nie ma narodowości. Jak likwidowano nasze stocznie, futrując stocznie w Rostoku jednocześnie, to się okazało, że kapitał ma narodowość jak najbardziej niemiecką, prawda, w tym momencie. Czyli w te wszystkie brednie nie ma co wierzyć, to nie o to chodzi, tylko chodziło o to, że w gruncie rzeczy pewne struktury, czy bardzo silne struktury tej dawnej władzy przetrwały i przy takich listku figowym, jakim jest ta rytualna demokracja, która polega na tym, że co 4 lata świecka tradycja nakazuje wrzucić jakieś tam papierki do jakiejś tam pudełka i to jest wszystko, no to tak prawdę mówiąc nie tak wiele się zmienia. No zmieniło się w sensie tym informacyjnym, że można mówić wszystko, jak ktoś kiedyś powiedział, to tak jakby zamiast naprawić syrenkę, naprawić klakson. Tylko to się udało. Rzeczywiście każdy sobie praktycznie może mówić, co tylko chce, tylko tyle, że to jest właściwie bez znaczenia. Najważniejsze informacje mają swój obieg całkowicie tajny i od czasu do czasu coś tam wycieka z tego, co wywołuje straszną sensację. Jak dziennikarze robią z panią wywiady, no to siłą rzeczy nie za wiele jest tych wywiadów, ale jeśli już, to o Fozie i o mężu, a jest też Izabela Brodacka-Falcman, felietonistka, świetna felietonistka i nie za wiele jest osób, o których pewnie w Polsce można tak powiedzieć, mająca ten zmysł napisania rzeczy zwięźle, dowcipnie, mocno, a pani jest z wykształcenia nauczycielką matematyki, fizyki, ale też, i to pisał Michał Chmielowiec, taki publicysta emigracyjny, że dobry felietonista to musi znać różne dziedziny życia poza swoją dziedziną fachową. No i pani tych dziedzin życia ma dużo, konie, góry, to wszystko i prawdopodobnie to tworzy konstrukcję człowieka, który może napisać felieton. Jak to jest z tymi innymi dziedzinami w pani życiu? No więc jeżeli chodzi o konie, no to jeździłam konno od dzieciństwa. Pracowałam w stadninie Plenkity, w stadninie Kadyny. Zawodowo byłam zatrudniona tam przez wakacje parę miesięcy. Natomiast potem trafiłam na wyścigi, gdzie jeździłam bardzo długo jako tak zwany jeździec amator. To wymagało pewnego samozaparcia, bo w lecie trzeba było wstać o 4 rano, bo się wyjeżdżało na tor o 5. Na pewno jest to jazda, która się różni od jazdy rekreacyjnej, bo konie są młode, nieujeżdżone, ogiery, prawda, nie jakieś tam wałachy. Jazda jest bardziej niebezpieczna, no najlepszy dowód, że ubezpieczenie na to, to tam sporty ekstremalne, alpinizm, skoki spadochronowe i wyścigi. Natomiast, no ja powiem wprost, osiągnęłam dolną granicę stanów średnich w sensie umiejętności, ale to jest tak, ja to nazywam miłość bez wzajemności. To znaczy nie przeszkadzało mi to, to by miłość do koni bez wzajemności, nie byłam w stanie osiągnąć lepszych kwalifikacji, czyli tak jeździłam, jak jeździłam, prawda? Potem już po zakończeniu tej kariery wyścigowej, po urodzeniu dzieci, jeździłam rekreacyjnie właśnie, no to jest zupełnie inna jazda. To można jechać twarzą do ogona i koń nie zauważy, jeździec nie zauważy, to jest zupełnie inna jazda.
Na pani blogu słynne zdjęcie z koniem. Dzisiaj ma pani do czynienia z końmi dalej? Moja córka, tak. Moja córka jeździ konno na wyścigach i pracuje na wyścigach w stajni. Ten koń nazywa się Unikat i to taki ukochany konik. Więc poprzez córkę, która codziennie wraca bardzo zmęczona, to mam kontakt z tymi końmi. No, żywo się oczywiście tym interesuje. Góry też jeździłam od dzieciństwa i Tatry. Pracowałam w Tatrach jako wolontariusz, zbierałam jakieś tam śmiecie, liczyłam kozice i tak dalej, więc no... Nie ile tych kozic było w końcu? To różnie, na Miedzianym to bywało dużo. No więc nie powiem, że znam każdą ścieżkę, bo to byłaby przesada, ale co drugą, co trzecią na pewno. Również z dziećmi jeździłam kilkadziesiąt lat, bo to przeszło 20, a teraz to już będzie ze 30 do Ochotnicy. To jest najdłuższa wieś w Polsce, albo Zawoja jest dłuższa, ale w każdym razie ma po około 30 km długości. To są tylko gorce, ale piękne góry. No i właśnie tą bacówkę pod Turbaczem, tam dzierżawimy, gdzie do tej pory, dopóki tam się mogę wyrachlać, to jestem skłonna uczestniczyć w tej dzierżawie i bardzo mnie to cieszy. Wspomniała pani o dzieciach. Jak to było po śmierci męża? Zostaje kobieta no, z piątką najmłodsze dzieci? Najmłodsze miało 2 lata. No, poradziłam sobie, powiem, że to sądzę, że niewiele osób by sobie poradziło. Nikt nigdy mi nie pomagał finansowo, nie było takiej potrzeby. Wtedy byłam zatrudniona w stacji Planet, najpierw jako adiustator, to znaczy wieczorem mi pan przywoził 3 filmy. Kierowca rano odbierał, ja musiałam sprawdzić je merytorycznie, to znaczy nie chodziło, no po prostu, czy to ma sens, co ten tłumacz po filologii angielskiej czy francuskiej zrobił, no bo najczęściej było tak, że on to tłumaczył, ale nie rozumiał, a ja nie jestem filologiem, ale rozumiałam, o co tam chodzi. No i tłumaczyłam filmy dla Planety, to mi dawało możliwość pracy w domu, to raz, pracy w nocy. Prawda? Dlatego, że mając 2-letnie dziecko, no do żłobka musiałabym je oddać, a poza tym, no gdybym poszła do szkoły, a bardzo lubię uczyć i uczyłam w liceum, to no, na czynsz bym nie zarobiła. No tak to wyglądało, prawda, wówczas. Pisze pani na swoim blogu o literaturze czasami i czasami o pisarzach. To jest jakieś takie zainteresowanie troszkę też wchodzące w opis tego, czym jest Trzecia Rzeczpospolita. Napisała pani coś takiego, że ludzie dawnej Służby Bezpieczeństwa, ich dzieci trafiali głównie do kultury. Powiedzmy coś o tym. No tak, tak to jest, prawda? To jest fakt, my to widzimy. Zajmują się tym profesjonalnie no, takie osoby jak pani Siedlecka, prawda? Czytając tą biografię odtajnionej i tam nie wiem, czy ostatnią, ale chyba jedną z ostatnich książek, można się przekonać, że prawdą było to, co wiedzieliśmy no, tak naskórkowo, intuicyjnie, ale również z plotek. No, mówiło się, że trzeba wydać książkę i 2 kolegów i można się już zapisać do Związku Literatów Polskich. Ale mi nawet nie o to chodzi. Chodzi mi przede wszystkim o miałkość tej literatury, to znaczy z literatów przedwojennych, przetrwali za PRL-u, no a jednak całe czasy mojej młodości to był PRL, prawda? To przetrwali tacy pisarze jak Naukowska, Dąbrowska, no one też kolaborowały, no nie oszukujmy się. No to były wielkie damy literatury, ale Dąbrowska chodziła do ambasady sowieckiej na jakieś rauty, a potem mówiła afe, pisała w swoich dziennikach. To nie trzeba było chodzić po prostu, prawda? Więc one w jakiejś formie, to znaczy komuna bardzo dbała o to, żeby uwiarygodnić się, no jak gdyby mieć po swojej stronie ludzi pióra, bo na początku było bardzo mało, prawda, tych ich wychowanków. Potem tam wychowali jakiś Neverlich, nie Neverlich, no literaturą. Ja się literaturą zawsze interesowałam. Nie posunęłabym się do tego, żeby pójść na polonistykę za komuny, bo to samobójstwo byłoby, prawda? Czy na coś takiego
No gdybym, być może starałabym się zostać dziennikarzem, gdyby nie to, że za komuny to było bez sensu. To znaczy, no tak, bo nauki ścisłe nie było takiego pola do manipulacji z racji na ich właśnie ścisły charakter, co tutaj tak. Zmanipulować w równaniach, w pierwiastkach, tak. Różniczkach, tak? A humanistyka była zmanipulowana totalnie. Była zmanipulowana, tak. Poza tym to dawało takie poczucie, no nauczyciele są potrzebni, tak jak jest potrzebny lekarz, prawda? To ostatecznie lekarz też miał poczucie jakiejś niezależności, jak mi mówiła moja znajoma lekarka, partyjni mają dzieci, a dzieci chorują. Natomiast taki dziennikarzyna, prawda, to słyszał, co ma pisać, jak ma pisać, o kim ma pisać. I no, cenzura na myśli to było nic w porównaniu z tą wewnętrzną cenzurą, prawda. Moja ciotka, która była poetką przedwojenną, tam dziennikarką, trafiła po wojnie do czytelnika, no bo akurat to jej pasowało. Oczywiście w tym czytelniku to były czasy stalinowskie, została, jak to się mówiło, rozrobiona, no bo naiwna kobiecina, no nie miała, nie stać jej było na okulary, a miała srebrne lornią, więc czytała te teksty przez lornią i została zdemaskowana jako bezet i brud. Przedwojenne lornią. No oczywiście, oczywiście już została zdemaskowana, ale putrament ją wyratował, bo poprawiała o potworną polszczyzną pisane jego teksty. No i on potrzebował kogo takiego korektora, więc ją tam wyratował i nie wywalili jej na zbitą twarz. No ale to była tragiczna sytuacja. Natomiast nauczyciel, prawda, mógł, tak jak ja tu tylko sprzątam, ja uczę matematyki, nic mnie to nie obchodzi, prawda, nie angażować się. W Zmichowskiej akurat było niewielu partyjnych, ale tam na wyścigi biegali do komitetu donosić na siebie nawzajem, a ja się tylko śmiałam, jak mi się coś nie podobało, to mówiłam partyjnemu dyrektorowi, to ja, on mówi, wiem, piszesz wypowiedzenie. Ja mówię, tak, właśnie piszę wypowiedzenie. Więc to jakąś miałam przewagę, bo on potrzebował nauczyciela i nie znalazłby go z dnia na dzień, prawda? Jakoś jakby mamy chyba dwa czynniki dotyczące tej rzeczywistości niedawnej i współczesnej. To znaczy z jednej strony ta rzeczywistość, w której funkcjonował pani mąż i był w niej osamotniony z jakimś swoim systemem wartości, a z drugiej strony geneza tego systemu wartości, geneza tego, jak ta rzeczywistość duchowa się kształtowała właśnie poprzez to, w jaki sposób funkcjonowała literatura, tak? Literatura, ale to nie tylko. To znaczy, jednak ja uważam, że strasznym błędem było to, ja wiem, że to była trudna rzecz, że tą oddolną, solidarnościową rewoltę udało się przejąć, prawda, wąskiej grupie opozycji kontraktowej, nazwijmy to po imieniu, wyłonionej, no wprost ze stalinowskiej grupy interesu, prawda? Udało się przejąć, zresztą Kuroń nie ukrywał tego i gdzieś tam, chyba to się nazywało wina i coś tam, napisał, tak jak on sobie wyobrażał, że Indianin opanowuje dzikie konie, że wskakuje na ogiera i najpierw galopuje w tym kierunku, w którym chce ogier, a potem zawraca o 180 stopni i całe stado wprowadza do koralu. No to chyba jest bzdura, no nie wiem. Pani się na koniach zna. No, tak, uważam to za bzdurę, ale to świadczy o tym, jak Kuroń traktował społeczeństwo. Że najpierw trzeba udawać, że się jedzie, że jest po drodze, prawda, w tym kierunku, które chce społeczeństwo, a potem zawrócić o 180 stopni i zamknąć w koralu. Pani o tym pisała w jednym z felietonów przy okazji opisu o rzeczy mocno kompromitującej, bo pani to współpracowała z ikoną kodu Agnieszką Holland, a konkretnie ta współpraca polegała na zawożeniu jej grzybków marynowanych. Znaczy, ja zdziwią się słuchacze i widzowie, a pani tak. Tu grzybki do Agnieszki Holland. Agnieszki, jak to z tymi grzybkami nie znałam, było? Nie znałam jej w ogóle, natomiast moją koleżanką była, dobrą koleżanką Wika Krzemień, która była córką generała Krzemienia, pełnomocnika od spraw stacjonowania wojsk sowieckich w Polsce. Była w bardzo trudnej sytuacji, ja bym powiedziała takiej osobistej, bo rzeczywiście tak trochę się tego ojca wstydziła, trochę go kochała i w ogóle nie umiała się w tym znaleźć.
No i właśnie ona była, no rodzinnie jakoś tam, czy w każdym razie znała matka Agnieszki Holland. I myśmy właśnie w Alpy Bawarskie jechali, ale najpierw do znajomych do Paryża, wiózł mnie znajomy. I ona uprosiła, żeby coś od matki w ramach odwilży się udało paszport dostać. Tak, tak. Pierwszy raz dostałam paszport. No i ja się zgodziłam wziąć, podjechaliśmy pod ten dom tej Wiki, a tu ona wyniosła całą skrzynkę grzybków marynowanych. I jeszcze jakiś serwis. No więc znajomy ten Marek, wyjechaliśmy tylko z Polski, na pierwszym leśnym parkingu mówi, zostawiamy grzybki. Ja nie pozwoliłam i dowieźliśmy je do Paryża. Ona mieszkała wtedy w takim świetliku, w takim pokoiku, to się nazywało chambre de bonne, czyli pokoik służącej, gdzieś na ostatnim piętrze kamienicy, więc ten Marek wściekły wniósł te grzybki na to ostatnie piętro. No już najgorsze, najprzykrzejsze było, że ona chciała mu 10 franków dać. No i on mówi, powiedz coś, bo jak ja powiem, to będzie bardzo nieprzyjemnie, więc ja powiedziałam, że nie trzeba, nie trzeba. No i tak się rozstałyśmy, ale resor nam się zepsuł w samochodzie, więc Przez te grzybki. Przez te grzybki, tak. I to wszystko przez te grzybki, jak śpiewał Młynarski. W puencie tego felietonu napisała pani coś, co jest felieton, jest opowieść konkretna o życiu, a podsumowanie było filozoficzne, jak można powiedzieć, czyli że nam, tym niepodległościowo, antykomunistycznie nastawionym do tego świata, wcześniej czy później wyjdzie, jakby to nie ewoluowało, że jest nie po drodze z tymi rewizjonistami komunistycznymi, tak z tymi, którzy się buntowali przeciwko komunie z pozycji innej frakcji komuny, tak? Tak. Znaczy chcieli socjalizmu z ludzką twarzą, no tam tysiąc było odmian trockizmu, nietrockizmu. Nie, no jest nie po drodze z różnych przyczyn, no między innymi przez przewinienia, grzechy ich ojców, bo się mówiło i myśmy to chętnie przyjmowali, że nikt nie odpowiada za grzechy swoich rodziców, ale również nie powinien czerpać wtedy korzyści z tych grzechów. A ci ludzie czerpali bezpośrednio korzyści z tych grzechów. Więc ja tam chyba napisałam coś w rodzaju, że musi być zgoda narodowa, czyli musimy im przebaczyć. Natomiast teraz sytuacja wygląda trochę inaczej, to znaczy ta strona barykady, bo ktoś tam powiedział dość rozsądnie, że teraz trzecie pokolenie AK walczy z trzecim pokoleniem UB. I to jest dosyć ostro idzie, mianowicie to trzecie pokolenie UB chciałoby, żebyśmy zostali, prawda, podporządkowali się, uznali, że pierwszym ruchem niepodległościowym był 68 rok. Jaki ruch niepodległościowy? Dwie frakcje tej samej bandy pomiędzy sobą walczyły, prawda? To nie był... Oczywiście, że studenci się dołączyli, studenci się zawsze dołączą, jak jest jakaś afera i to jest jasne i pożądane. Natomiast nie była to wcale nasza walka, ani nasza sprawa. Po tym 68 roku prawda, wyjeżdżali ci ludzie, ja rozumiem, że no córka Lawiny między innymi wyjechała, sama o tym mówiła bardzo szczerze w jakimś wywiadzie, ale wyjeżdżali na ogół, ja uczyłam wtedy w Żmichowskiej, więc wiemy, jak kto wyjeżdżał, z całym majątkiem, to znaczy pozwalano im sprzedać mieszkanie, czy zabierać tam jakieś gabinety lekarskie i dentystyczne. Uświadommy sobie, ilu ludzi zginęło na murze w Berlinie, usiłując się wydostać z tego komunistycznego raju na bosaka i bez majtek, prawda? Więc to oczywiście, że byli ludzie, którzy nie chcieli wyjechać i czuli się bardzo tym pokrzywdzeni, ja to doskonale rozumiem, no niemniej nie można było dopuścić do takiego przejęcia wszystkich niepodległościowych tendencji polskich przez tą wąską grupę interesu, bo to pomimo wszystko jest grupa interesu, bo czym to się kończy, widać teraz, prawda? To znaczy zakłamywaniem historii, wepchnięciem nas teraz w faszyzm, w nacjonalizm. W ostatnich latach wiele się dobrego jednak w tym wszystkim wydarzyło. Mieliśmy tutaj raperów, hip-hopowców, ludzi, którzy na przykład poprzez ruch kibicowski, tak, przekazują w jakiś sposób
prawdę o polskiej historii, czyli wychodzi na to, że nawet jeśli ona jest cenzurowana, w jakiś sposób tłamszona, jeśli poprzez jakąś tą komercję, cały ten jakiś tam śmieć medialny, wszystko to ma być rozmyte, to i tak wcześniej gdzieś czy później odżywa. Gdzieś wypływa, odżywa gdzieś te korzenie. Beata Obertyńska, poetka emigracyjna, znakomita i zapomniana, mówiła, my jesteśmy przyczajone korzenie. No jest w tym coś, które mogą zawsze odpączkować, prawda? Coś może wyrosnąć z tego. Więc rzeczywiście dla mnie to też jest bardzo optymistyczne, prawda, że no nie wiem, sztandary na stadionach się rozwija, choć to jest teraz stępione i traktowane, a raca to już, o mój Boże, jakby komuś gardło podrżnięto, jak świat światem, prawda, odpalało się racę. Ja nie jestem miłośnikiem piłki nożnej, jak chodziłam z ojcem, no i zawsze były jakieś race na stadionach. Bardzo... Świece dymne to się świece dymne, tak, nazywało, jak ja pamiętam, w latach 80., jak zaczynałem na mecze Lecha Poznań chodzić. Tak, i, no, i nikomu się z tego powodu nic nie stało. Po śmierci męża starała się pani, żeby ta Polska była inna, były sympozja falcmanowskie. 90. lata to się zaczęło. Ja postawiłem taką tezę, że gdyby nie było naszego przyzwolenia na aferę FOZ-u, to może nie byłoby Smoleńska. To znaczy, że przyzwolenie na nawet zbrodnie, tak, na masową kradzież, na to wszystko budowało system, o którym w 2010 roku poprzez jakieś takie odsłonięcie no, w drastycznych warunkach dowiedzieliśmy się, czym on jest. Przyzwolenie w sprawie FOZ-u to było właśnie ze strony elit władzy, no bo nie były to ani elity moralne, ani intelektu, ale elit władzy, prawda? Balcerowicz był wtedy ministrem finansów i w gruncie rzeczy był, nawet jeżeli osobiście nie maczał w tym palców, tego nie wiem, to był odpowiedzialny za wszystkie swoje służby. No tak niedawno Balcerowicz tłumaczył Tomasza Lisa, że za nic wtedy nie odpowiadał. Jest oprócz tego Dariusz Rosati, tak? Był w Radzie Nadzorczej FOZ-u, czyli powinien no, za to odpowiadać. Za to wszystko powinien, nie może udawać, że nie wiedział, co tam się działo. Od tego jest Rada Nadzorcza, żeby, jak sama nazwa wskazuje, nadzorować. I ci wszyscy ludzie udanie, znaczy oni wiedzieli doskonale, ale byli bardzo niezadowoleni, że ktoś ujawnił ten mechanizm. Potem trzeba było wymyślać co innego. No, powiedzmy za platformę VAT, prawda? Przecież ten powiedział jakiś Graś czy jakiś inny, że się nie, nic się nie opłaca, narkotyki się nie opłacają, teraz VAT, trzeba jechać VAT, prawda? Więc to były usankcjonowane mechanizmy pierwotnej akumulacji kapitału, o tak to nazwijmy, a zresztą Bielecki niejaki, prawda, czyli który był chyba nawet premierem z Gdańska, to chyba on powiedział, że 1 milion trzeba ukraść. Oni to może było pół żartem, pół serio oczywiście, ale w tej grupie liberałów, których potem przemianowano nie bez przyczyny na aferałów, takie poglądy wyrośli w tych poglądach, prawda, że no skądś te pieniądze trzeba wziąć, na 1 milion trzeba ukraść. Ale jak się ukradnie pierwszy, to dlaczego nie kraść następny? Przecież to jest łatwiejszy sposób niż zapracować. Co będzie dalej z Polską? Co udało się? Czy to jest ta przełomowa zmiana? Czy, no czy ja... to będzie odwrócone na nowo? Jak to pani widzi? Reforma sądownictwa konieczna była, prawda? Tak czy owak, no miejmy nadzieję, że uda się ją doprowadzić do końca. No bardzo ważne rzeczy. A te reformy socjalne, no to, bo ja wiem... No, to było znalezienie też jakiegoś wspólnego języka pomiędzy tymi, którzy jakoś z naszego tam obozu się wywodzili, mieli w głowie to, że jest ten postkomunista, oligarchia, tak? A dotarcie z tym do zwykłych ludzi, którzy, bo ja zawsze mam coś takiego, że koledzy się fascynowali tym, że można, nie wiem, tutaj dialogować, dyskutować ze swoimi kolegami ze studiów, którzy mają inne poglądy i poszli w inne światy. Ja mówiłem, że to nie fascynuj się tym, bo oni mają inne interesy, oni są gdzie indziej. Nie ma z kimś, kto czerpie zyski z tych interesów, tak? Usiłować, rozmawiać, przekonać go do czegokolwiek, bo
bo niebo, bo on poszedł już w inny świat, być może taki był jego rodowód, być może z innych powodów. Natomiast ci zwykli ludzie bynajmniej nie mają interesu w trwaniu III Rzeczpospolitej, no więc to 500+ i to wszystko miało sens jako jakaś płaszczyzna rozmowy, dotarcie na zasadzie idei, nie wiem, PPS-u marszałka Piłsudskiego, czy Solidarności, dotarcia do tych zwykłych ludzi, rozpoczęcia od tego, a później powinna być rozmowa o tym, jak to działa, jak to funkcjonuje. Pytanie, na ile to jest trwałe i na ile to zagra. Ja uważam, że to 500+ odegrało swoją rolę, dlatego że były obszary wielkiej nędzy, były, i ta taka bezwzględna nędza została przez to zlikwidowana. To znaczy takiej nędzy, że nie wiem, dzieci nie mogły dostać śniadania do szkoły. Więc to ma swoje znaczenie. Izabela Brodacka-Faltman była moim gościem dzisiaj w wywiadzie z chuliganem. Historia komuny i historia III RP i osoba, która od tej III RP chyba oberwała najmocniej jak można, a później pisze felietony, teksty, które czytajmy, bo dużo mówią prawdy i dużo mówią w sposób finezyjny, dowcipny o świecie, w którym przyszło nam żyć. Zapraszam na kolejne programy. Do zobaczenia.